Drużyny występujące w Lidze Mistrzów gotowują się do swojego spotkania, a drużyny grające w Lidze Europy już rozpoczęły swoje spotkanie, także na boisku już widzimy zmaganie Górnika Łęczyca z Markowiem Marki. Otwierać mu grę! I rozpoczynamy spotkanie ŁKS-u Łomża z widokiem Skierniewice. Zejdź Tymek po piłę. Graj Zulisz, masz już grę. A co tyle czekasz? Przypominam, że spotkania, które wyraźnie się obserwują, zamykają pierwsze kolejne rozgrywek Ligi Mistrzów w Lidze Europy. I mamy otwarcie w wyniku spotkania Ligi Europy w Polsce Marki prowadzi z Górnikiem Biełgucza 1-0. Nie pozostali dłużni. Na widoku Skierniewice 1-0 z ŁKS-em Łomża. Dalej. No to wiadomo.
piłki nawet nie rozdała. I mamy gola dla Ełka z Łomża. W tym momencie na boisku B, na którym rozgrywają swoje spotkania drużyny w Lidze Mistrzów, PS remisuje z widokiem 1-1. Popiłek to zejdzie. Ale ja spoczony jestem. Ojej, Beduin. Brawo! 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 Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że 7 najlepszych zawodników dzisiejszego turnieju otrzyma nagrody od naszego sponsora firmy Zgoda. Są to piłki z podpisem oryginalnym, podpisem kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Thank you.
idzie do jakiegoś punktu. Latka, nie tłucz długiej! Nie tłucz długiej, zejdźcie mu po grę! Nie tłucz! Kiedy chcą, w jakim miejscu chcą, za darmo obóz spalić się. Przypominam, że te spotkania kończą pierwszą kolejkę rozgrywek Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów. A drugą kolejkę rozpoczną spotkania z Nicza Czoszków z KSM Kalinów oraz Polonii z Kipu Puławy. Zachęcamy do głośnego dopingu, gdyż przypominam, że zgodnie z tradycją Pelenka organizator przewidział nagrodę dla najlepszych kibiców. Turbo!
И как?